ten gorący majówkowy weekend Skarszewy świętują na całego. Urząd Gminy Skarszewy nie tylko zorganizował pełną atrakcji plenerową imprezę z koncertami, ale także mecz reprezentacji Skarszew z Legią Warszawa Champions League. Z tej okazji na Stadionie Miejskim zabrzmiał hymn Ligi Mistrzów, a burmistrzowi Skarszew, Jackowi Pauliemu, symbolicznie wręczono koszulkę i szalik Legii Warszawa. Brawo, no świetny wynik, wszystko się dobrze toczy. Mamy bramkę w dzisiejszym meczu, przed chwilą dowiedzieliśmy się, że Wiecisa wygrała na meczu wyjazdowym. Jest piękna pogoda, dopisali widzowie, mieszkańcy świetnie się bawią i to jest właśnie najważniejsze, żeby przy takich okazjach rodzinnej, długiej majówce mogli się odprężyć, wypocząć, pobawić z dziećmi i po to robimy takie imprezy. Jakie nastawienie panuje wśród zawodników obu drużyn? Damy radę! No jak? Powiedzie się, tak radę. będzie groźnie. Ach, po raz drugi. To jest największe zagrożenie. Po raz drugi. Dla was. Bliski szczęścia. Marek Jóźwiak. Tym razem Cezary Kucharski. Nie było łatwo, bo nie dość, że dobrze przygotowani kondycyjnie, to jeszcze było ich dwa razy więcej. Ale całe szczęście moi koledzy nie zapominają, jak się w piłkę kopało na wysokim poziomie i nadrabiają techniką. Rywalizacja była zaciekła. Niestety nie obeszło się bez kontuzji. Ale czemu się dziwić, gdy spotkaniu towarzyszą takie emocje? Można je było wyczuć nie tylko na murawie, ale także, a nawet przede wszystkim, wśród kibiców. Kibicujemy własnym mężom. Trzech walczą z Legią Warszawa na boisku. Jest super pogoda, atmosfera dopisuje, doping ze strony żon w 100%. Kibicuję razem z mężem. Także kibicujemy wspólnie z Skarszewą, oczywiście. Legii Warszawa. Skarszewy przede wszystkim. No i to jest naprawdę, że co roku w tamtym roku aktorzy byli podobni. Wcześniej też ten był, Lechia Gdańsk była. No wspaniałe. Czyli władze w miejscowości Skarszewy są na piątkę. Starają się dla ludzi umilić, żeby było przyjemnie, pięknie. A my z takiej odległości 500 kilometrów jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy. Emocje na boisku były ogromne, ale w końcu to tylko jedna z przygotowanych atrakcji. Dla każdego coś się znajdzie. Tak naprawdę mamy teraz emocje sportowe, potem występy naszych dzieciaczków z ogniska, nasze zespoły taneczne wystąpią, czyli lokalni mieszkańcy będą mogli się tutaj zaprezentować, a potem biesiada w rytmie disco polo. Jak co roku w majówkę mamy właśnie tego typu muzykę. To się bardzo sprawdza. Wiele osób tutaj już się pojawiło się na tym stadionie, więc disco polo, zabawa, dyskoteka, no i atrakcje dla naszych najmłodszych milusińskich dzieci, czyli różnego rodzaju zamki dmuchane i tego typu atrakcje. Zabawa toczyła się w najlepsze, nie tylko na terenie miasta Skarszewy. Nad jeziorem Krabusin, z kilka kilometrów od Skarszew, jest zjazd motocyklowy. Kilkuset motocyklistów z całego województwa przyjechało dzisiaj, żeby poznać gminę Skarszewy, również spędzić czas, także zapraszamy do Skarszew. Polecamy również zobaczyć. W Skarszewach rozdano zawdzięki oraz rekordowa umowa w gminie Skarszewy podpisana. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij zasubskrybować kanału.